Witam bardzo serdecznie w Cafe Bursztynowa. Jesteśmy po projekcji filmu Zabij to i wyjedź z tego miasta Mariusza Wilczyńskiego, filmu prezentowanego na BNP Paribas Dwa Brzegi Festiwalu Filmu i Sztuki. I tutaj akurat to określenie filmu i sztuki do tej pełnometrażowej animacji, którą obejrzeliśmy, idealnie pasuje, bo to jest swego rodzaju, nie można powiedzieć, że eksperyment. To jest po prostu kino, to jest film, bardzo osobista wypowiedź Mariusza Wilczyńskiego. I zaraz postaramy się od niego dowiedzieć czegoś więcej, tylko że po zakończonej projekcji w naszym kinie Lubelskie on idzie i dojść tutaj nie może do Cafe Bursztynowa, mimo że to jest odległość mniej więcej 100 metrów, ale po prostu jest zatrzymywany i tam są indywidualne spotkania i rozmowy, więc bardzo poprosimy o to, żeby jednak dotarł już tutaj do nas, czekających na spotkanie z nim naszych widzów. Zaraz się zjawi i cieszę się w ogóle, że przyjechał, bo pracuję w tej chwili nad ilustracjami do nowej książki Doroty Masłowskiej. Jak mówił, bardzo mu to zajmuje głowę, ale zależało mu, żeby przyjechać, żeby być na tym pokazie i żeby się z Państwem również w związku z tym pokazem spotkać. Rozumiem, że w większości są tutaj osoby, które właśnie film zobaczyły, tak? Dobrze, to na razie nie będę pytać, czy Wam się podobał. Zapytam, jak przyjdzie autor, Mariusz Wilczyński. Mariusz Wilczyński stworzył swój styl animacji. To jest rzeczywiście jego absolutnie autorskie dzieło. Ta kreska, ten rysunek jest unikalny w świecie filmu. I otóż on, udało się go wyrwać z rąk fanek i fanów. I dotarł wreszcie do nas Mariusz Wilczyński. Bardzo cię proszę. Witamy raz jeszcze. Za spóźnienie, ale faktycznie. No nie widziałam. Widziałam, że kobiety mnie obstąpiły, nie wiedziałam, co zrobić. O matko. Ale wytrzymało dobrze. Ja też zamarłam w tym momencie. Widziałam, że już. Widziałam, że siedziała tutaj pani psycholog, więc było sprawdzone. Czułem się spokojnie. Było sprawdzone. Mariusz, raz jeszcze gratulacje. Kapitalny film. Ja zadałam pytanie, czy tu jest przede wszystkim publiczność, która wyszła właśnie z filmu i go zobaczyła. Tak. No i w związku z tym liczę na to, że też włączycie się Państwo do rozmowy, jak zawsze. Czy film, to nie jest dobre pytanie, czy film się podobał. Czy film Was poruszył? O tak, może. Czy film Was poruszył? Nie. Tak. Nieśmiało. Zaszokował. Już dajemy mikrofon, bo chodzi o to, żeby słyszeli też ci, którzy nas słuchają. No film definitywnie mnie zaszokował, mimo że oglądałem go drugi raz i czytałem na temat tego filmu, to jednak mnóstwo elementów nowych, których po prostu wcześniej nie widziałem i w dalszym, których prawdopodobnie dalej nie rozumiem. Dlatego akurat z ciekawością czekam na spotkanie, żeby się dowiedzieć więcej, a szczególnie poprzez horror i ciemność tego filmu jest to coś, co akurat ty musisz dać więcej światła na to, żeby ten film naprawdę i te twoje prywatne rzeczy wyszły dla innych, którzy po prostu tego nigdy nie zrozumieją. No myślę przede wszystkim, i to nie będzie taki... Taka sprawna odpowiedź, ale tak jest, że ja też nie wszystko rozumiem w tym filmie. I to nie jest przyznanie się do słabości, tylko myślę, że gdyby pan zadał pytanie, nie wiem, czy jesteśmy na ty, bądźmy. Gdyby zadał pytanie Markowi Rotko, jaką rozumie grę tych dwóch czerwieni, które zostały ze sobą i powodują, ich gra powoduje, że mają moc traktatu filozoficznego, to myślę, że Rotko by powiedział, no wziąłem kadmium czerwone ciepłe,
no taki cynober, no i tak to działa, nie? Są rzeczy, które się robi intuicyjnie i nie wszystko do końca się tłumaczy. Myślę, że po prostu, tak jak w życiu, są rzeczy, które są wieloznaczne, zależą od wielu aspektów, od chwili nawet, kiedy się odbiera je. I mi zależało bardzo na tym, żeby stworzyć film, bo z jednej strony film jest oczywiście dziełem liniowym, tak, no dzieje się na osi czasu, idzie taśma po prostu i koniec, nie? Ale zależało mi na tym, żeby zrobić raczej taki kubistyczny obiekt wizualny do oglądania, do kontemplacji i do chęci wchodzenia z różnych stron. To miasto właśnie na przykład, tak to można by to nazwać, że to jest... Ja nie lubię sztuki jednorazowego użytku, takiej jednorazowej, nie? Którą zrozumiem nawet, okej, wstrząsnęła mną, czy nie wstrząsnęła, ale już potem już nie chcę drugi raz oglądać. I najbardziej uwielbiam książki, do których wracam, muzykę, do której wracam i też filmy, do których wracam, bo są takie, które można oglądać co pewien czas. Jest jeszcze ciekawym doświadczeniem, że oglądasz na przykład co 3 lata czy co 5 lat jakiś film i za każdym razem inaczej go rozumiesz, bo więcej wnosisz sam od siebie, nie? Jesteś mądrzejszym człowiekiem, czy bardziej doświadczonym. No i krótko mówiąc, nie będę już dalej filozofował, bo widzę, że Grażyna patrzy na mnie. Nie, ale po prostu nie wszystko rozumiem, bo są sceny, które mi się przyśniły. Na przykład ostatnia scena, kiedy leżą Gullivery. Ja ją rozumiem. Oczywiście mam interpretację, nie? I mogę powiedzieć kilka interpretacji, ale też myślę, że nie jestem poetą haiku, który umie tak sprawnie językiem operować, jak na przykład jestem w stanie to narysować i wykreować wizualnie, nie? Ale tam na pewno jest wiele. Tam jest z jednej strony przekonanie, że wydaje nam się, że jesteśmy... No, ale krótko mówiąc o tym, że mimo naszych przekonań, że jesteśmy często pępkiem świata, jesteśmy jednak zmultiplikowani. Tak? Na pewno jest gdzieś tam przekonanie, że wszyscy jesteśmy, jakiego byśmy nie mieli poczucia bezpieczeństwa, to że jednak jesteśmy cały czas tak naprawdę nieustannie imigrantami non-stop. Przecież te kultury się mieszają, to wszystko się miesza. Nasze miejsce na ziemi cały czas się zmienia, kurczy się. No teraz to w ogóle się kurczy i się dzieją rzeczy, prawdę powiedziawszy, coraz bardziej przerażające. Nie? Ale no, i myślę, więc ja bym tak mógł mówić, jakieś takie luźne pojęcia, czym to dla mnie jest. Nie? Czym są te niektóre sceny. No, na przykład tak rozumiem tą ostatnią scenę. Tak? Dlaczego jedna postać żyje tam wśród tych iluś tam, nawet nie wiem ilu Gulliverów. Czy ona ma agonalne ruchy, czy ona tak naprawdę po prostu śni? Ja bym nie chciał tego nazwać, bo czasami mi się wydaje, że ona ma agonalne ruchy, a czasami mi się wydaje, że śni. I to nie jest tak, że... Bo jednocześnie to się toczy, nie? I ma jakąś swoją logikę. Ja naprawdę za każdym razem, jak oglądam ten film, ostatnio już tak mam, że bardzo ciężko jest mi do momentu, kiedy się pojawia Behemoth i przemawia, mówi Goethego, czyli Daniel Olbrychski. Bo zależało mi na tym, że ten film tak skomponować, że w pierwszej części było właściwie nagromadzenie wszystkiego, co złe, co smutne, co nas spotyka w życiu. Z drugiej strony, jak to zobaczyłem, to jest pół godziny, nie? To tak sobie pomyślałem, są koledzy z animacji, nie? Matko, no to jest właśnie polska animacja, nie? Ten smutek, dół po prostu. Ale zależało mi na tym, że zrobić już taki moment, że czasami już nie wytrzymujemy i dopiero od momentu, kiedy pojawia się Behemoth i deklamuje Goethego, to wszystko się odwraca i wchodzi w taką przestrzeń z kolei taką rozciągniętą, magiczną. Mogę pana powiedzieć już tak na koniec tobie, jak ja to rozumiem, zbliżało się Berlinale i wiedziałem, że muszę coś wyrzucić, że było za długo dla mnie i nie wiedziałem co. I mi się przyśnił Nalepa, który powiedział tak. On do mnie, jak mnie chciał wkurzyć, to mówił Dariusz z Odzicz. Ja jestem Mariusz z Łodzi, tak. Mówi Dariusz, ty nic nie rozumiesz. To wyrzuć, to przesuń, będzie dobrze. I rano zadzwoniłem do montażysty Jarosława Barzana, wspaniałego fachowca. I powiedziałem mu, Jarek, będziesz się ze mnie śmiał, ale przyjedź, zobaczymy. No i dobrze mi się przyśniło, albo dobrze mi Nalepa powiedział. Także to są takie rzeczy, wie pan, które myślę, że nie chciałbym sprowadzać, chociaż jak nie dociśniecie do tego, no do tego, co autor miał na myśli, tak do końca. Ja wiem, co miał na myśli i powiem, ale myślę, że jest wieloznaczność tego filmu jest jego zaletą. No. Mam nadzieję, że wieloznaczność, a nie bełkotliwość.
Albo inaczej, jak pan 5 razy zobaczy, to jeszcze inaczej, jeszcze co innego zostanie, wysunie się na plan pierwszy. Bo tak jest rzeczywiście z dobrymi w ogóle filmami, tak jest jak powiedziałeś. Ten film, wróćmy do tej osobistej warstwy, bo ona jest istotna. Bo z jednej strony jest bardzo, bardzo twoja i no nawet jak patrzę na ciebie, ten twój profil, ja nie miałam nigdy wątpliwości, że Mariuszek w filmie to jest Mariuszek, to jest wilk nasz, Mariusz Wiliczyński, ale no to jest, interesuje mnie ten proces dochodzenia do takiego otwarcia przed nami, że w którymś momencie musiałeś przestać się w ogóle zastanawiać, że to pójdzie potem dalej, że to ludzie będą oglądać, że ludzie będą to oglądać przez pryzmat twoich smutków, twoich radości, że oddajesz całe swoje życie już w tym filmie i czy miałeś tu jakiekolwiek obawy, czy nie? Czy wiedziałeś, że takie jest twoje postanowienie, chcesz tym filmem też pozbyć się w jakimś sensie różnych swoich traum? Chciałem tym filmem pozbyć się swoich traum, natomiast i to naprawdę nie kokietuję, nie jestem reżyserem po szkole filmowej którejkolwiek. Ja patrzę na moich studentów. Te dzieciaki już teraz, będąc na pierwszym roku, na trzecim, na piątym, już dzięki temu, że są w szkole filmowej, wchodzą w krwiobieg. Ja uczę animacji, więc mówię o krótkich animacjach. Już te powiedzmy, te dzieciaki, nie chciałem powiedzieć zdolniejsze, tylko te, które zrobią lepsze filmy, już wchodzą, są na festiwalach, dostają nagrody. One już żyją w rytmie takim, że co rok robią film. No pewnie reżyserzy i scenarzyści długich filmów to są co 2, co 3 lata i muszą. Tak? No jeżeli przyjrzymy się teraz, no sama wiesz, bo ty się znasz na kinie, a nie, ale wszystkim nazwiskom i młodym, i starszym, no to taki reżyser musi. Tak? No Szuma musi co 2 lata zrobić film, tak? Czy Janek Komasa, no bo to jest ich zawód. No tak jest, no, taki rytm, super. Ja nic nie musiałem. Jak ja sobie wymyśliłem film, że zrobię o mamie, o tacie. To miał być krótki film, więc myślałem, że będzie żył tak jak wszystkie moje dotychczasowe filmy, że no będzie właśnie w jakichś muzeach, gdzieś tam galeriach. Tak jak mówiłem przed filmem, że może to puści TVP Kultura i jakiś DKKF w Łodzi, no w Rzeszowie, bo nalepa i koniec. Nie? I potem to wszystko, co się zaczęło dziać, ja przez 8 lat nie wziąłem od nikogo pieniędzy, ani z PiS-u, ani znikąd, bo ja chciałem ten film robić. Znaczy raz, że nie miałem taki trochę naprawdę takich planów, a dwa, że byłem wolnym artystą. Jak nie bierzesz od nikogo forsy, jesteś totalnie wolny, jesteś na swoich prawach. I to po prostu, ja żyję z czego innego, robię performance'y na żywo i tam robiliśmy ze Stańko, z Fiszem, z Wagleskim, z orkiestrami symfonicznymi. Tam biorę dużo pieniędzy i z tego jakoś tam żyję. Nie? Natomiast i tutaj robiłem film taki, nikt nie miał prawa przyjść i cokolwiek powiedzieć, bo ja go robiłem sam, ja go sam produkowałem. Dopiero w 2011 chyba ktoś mi powiedział, że może złożyć na scenariusz. I złożyłem scenariusz i no, dostaliśmy maksymalnie 6 punktów i wtedy dostałem pieniądze, ale nadal go sam realizowałem, bo już był zatwierdzony scenariusz. Nie? Ja w ogóle, nikt nie czekał na mój film. Nikt nie czekał, no bo ja oczywiście w tej samotności, siedząc w tym lesie, rysując, tam rzucałem co chwila na Facebooku i buch, 50 lajków, tak, rysuję film, o, super bracie, no ale tak naprawdę nic nie znaczy, nikt nie czekał. I w pewnym momencie, jak się okazało tak naprawdę, więc ty pytasz mnie, jak mi się rysowało. Dobrze mi się tyle rysowało, bo ja rysowałem ten film nie myśląc o ludziach, nie robiąc żadnych researchów. Czyli dla siebie bardziej. Dla siebie, ja nie sprawdzałem, co ludzi bardziej podkręci, czy nalepa, czy nie wiem, Dżem, tak? Czy Niemen, a może Demarczyk, a może... W ogóle mnie to nie interesowało, no. Ja go po prostu robiłem. Nie, ale rozumiesz, i to jest coś takiego, że ja go robiłem i nie myślałem o tym, bo raczej nie myślałem, że będzie dużo odbiorców, no. Ale dlatego jest taka jego siła, dlatego że on jest po prostu uczciwy z twojej strony. W tym sensie, że nie jest wykalkulowany. I to na przykład, na co pan zwrócił uwagę, że są miejsca, których my nie rozumiemy i mamy z nimi problem, jak je zinterpretować, to też jest jego siła. Bo to jest gdzieś, wiesz, nie ma, jest impuls, pewnie był taki impuls, był taki moment. Zresztą, czy pamiętasz w pracy nad tym filmem, że były takie impulsy, były takie momenty, że wiedziałeś, że... I teraz, czy mógłbyś zidentyfikować sceny, które były dla ciebie takim uwolnieniem, że jak zrobiłeś tę scenę, dla mnie, ja ci powiem, jaka dla mnie, jako widza jest scena bardzo poruszająca, oprócz finału, o którym jeszcze w finale naszego spotkania sobie pewnie powiemy, a propos właśnie interpretacji, jak kto rozumie finał, ale to
jest ta scena z matką. Kiedy przychodzisz do matki tak delikatnie, tak czule i ona, i ty wiesz, że nie odezwiesz się do niej przez następne miesiące, a jednocześnie ona ma dla ciebie tyle czułości. Wiesz, to jest przepiękna scena, więc zastanawiam się, jak do niej dochodziłeś, czy ona była takim momentem. To była bardzo trudna scena, oczywiście. To była jedna z najtrudniejszych scen w tym filmie emocjonalnie. Scena ta i też taka skromna scena, która może gdzieś tam przychodzi, ale dla mnie była rozmowa z nalepą w pociągu, w korytarzu. No, z mamą to była taka scena, że ja ją widziałem, że ona musi być w filmie. Ja miałem gdzieś tam rozpisaną, tak jak teraz robię nowy film i też mam rozpisane sceny. Już wiem, o czym mają być i co, natomiast no, oczywiście nie znam sceny, bo to trzeba dopiero zrobić, nie? Ale to była taka scena, że co do niej podchodziłem, to ją odkładałem. No, tak naprawdę ryczałem i czułem, że jeszcze nie teraz, nie? Po prostu bałem się jej, bo tam mogłem ją zacząć kreować, ale też chciałem właśnie absolutnie szczerze ją zrobić, nie? Bo to żadna sztuka tam wymyśleć jakąś piękną rozmowę ostatnio, a chciałem taką tę rozmowę. Oczywiście ona też jest trochę kreacją, no tym niemniej ona jest bardzo prawdziwa. Więc to była dla mnie najtrudniejsza scena. W ogóle ta scena, wszystko co potem się dzieje, aż tak naprawdę do końcowej sceny prosektorium. No, to było to jakaś, jak to młodzi ludzie mówią, miazga, masakra, no po prostu dla mnie to było. Ale z drugiej strony, no do tego stopnia, że na przykład to jeszcze tam się nakładały, bo chcę powiedzieć, bo oczywiście to jest mój film i on jest bardzo autorski, no chyba trudno bardziej autorski film długometrażowy, ale z drugiej strony oczywiście pracowałem z ekipą wspaniałych ludzi. Na przykład tam to się pokrywały wektory różnych emocji, różnych uczuć. Jak rysowałem film, bo ja wiadomo, nie mogłem całego filmu narysować, no więc angażowałem animatorów, głównie moich byłych studentów, moich dyplomantów. I tę scenę z mamą tak podzieliłem, że ja rysowałem mamę, a mnie rysowała animatorka. No i było tak, że najpierw i nagrałem, najpierw tutaj dialog z Barbarą Kraftówną. Z tym, że to też było tak, ja mówiłem, Barbara Kraftówna do mnie grała, a potem ja siebie wygrałam. No dobra, ale to są rzeczy techniczne. Chcę powiedzieć, że tak, Barbara Kraftówna przyszła, zgodziła się. No ona jest taką, była wtedy, ja nie wiem gdzie, ale kurchutka, no staruszka, nie? Taka, ale taka zeszła, jeszcze myśmy mieli takie to studio, w ogóle gdzieś piwnica po schodach na dole, no bo za 3 grosze tak się pracowało. I jak ona to zagrała, to po prostu wszyscy mieli łzy w oczach. Znaczy naprawdę, jak pani Barbara Kraftówna to zagrała, to było... to nagrywali ludzie, którzy często nagrywają na przykład jakieś reklamówki, więc to są rutyniarze, więc ich tam byle co nie wzrusza, nie? I wszyscy byli po prostu poruszeni i potem ja po tych schodach do góry odprowadzałem panią Barbarą Kraftówną do taksówki i wtedy ona mi powiedziała, że ona się nie godzi, no wtedy w czasie teraźniejszym mówię, że się nie godzi na żadne, ale tu się zgodziła, ponieważ miesiąc temu zmarł jej syn w Kanadzie jedyny. Parę dni przed nagraniem przyszła urna z jego prochami, nie? I ona właściwie grała no, mój dialog, ale grała i do mojego... Do swojego syna. Właściwie grała i do swojego syna, i więc to była już taka emocja. Jeszcze na to nakładała się emocja, że właśnie animatorka, z którą tu rysowałem, która rysowała mnie, a ja rysowałem moją mamę. W tym czasie akurat mama animatorki wylądowała w szpitalu i też z jakąś chorobą nowotworową. I wtedy jej zadałem pytanie, czy na pewno chce rysować tę scenę. Nie? Ona powiedziała, że tak, że właśnie tak. Chwała Bogu, mama wyzdrowiała i się czuje świetnie. Ale to były te emocje wszystkie, które między nami buzowały. To nie było takie rysowanie, że rysujemy... Często ja na przykład, no tak, wszystko właściwie, każda kreska tutaj często była taką moją wewnętrzną emocjonalną emocją. Bardzo. Bardzo, mm-hmm. Tak. Mimo, że ten film, ale powiedziawszy też nie sądziłem, że ten film może ludzi poruszyć, no bo on jest jednak, no nie wiem czy artystyczny czy nie, no ale jest jednak rysowany tak, no niestandardowo. No tak, rysowany jest, ale ma opowieść i ta opowieść jest opowieścią, z którą wiele... I to jest opowieść o emocjach, o uczuciach, o różnych stanach emocjonalnych, z którymi każdy z nas się może identyfikować. I dlatego też zresztą Łódź, no, to wiesz, to miasto w tamtym okresie, to też Łódź niby specyficzna, ale z drugiej strony też, no, nie wiem, ja tam odnalazłam bardzo wiele dla siebie takich wspomnień z dzieciństwa,
które ty zawierasz jako swoje osobiste. Zaraz ci pozwolę, tylko chcę państwu zwrócić uwagę, bo mówił Mariusz tak ładnie o Barbarze Kraftównie, że jutro pokazujemy film Barbara Kraftówna w Krainie Czarów. To jest film dokumentalny, będący portretem tej niesamowitej aktorki, kobiety, człowieka. Także polecam państwu, bo tam jest to, co odnajdziecie państwo, to wszystko, co właśnie Mariusz powiedział teraz o pani Kraftównie. Przepraszam, to była dygresja i już wracam do tych właśnie twoich emocji, które nam oddałeś i które w związku z tym rezonują z naszymi emocjami. No ale żeby troszeczkę odejść od tego pierwszego tonu, który jest tonem bardzo mocno wprowadzającym w taką szarość też tamtego czasu, tamtego okresu, w którym żyliśmy, to potem pojawia się Podróż pociągiem, która jest kapitalna. No ja w ogóle uwielbiam ten wątek właśnie ze względu, wiesz, na to przełamanie, że najpierw jest tak okropnie, że już wszyscy dla wszystkich są wilkami. Wszyscy, i nagle jakaś taka podróż się zaczyna, no i ten przedział z Andrzejem Wajdą i Krystyną Zachwatowicz obok. Ireną Kwiatkowską. Tak, ale wiesz, ja mam w głowie, że to jedzie pan Andrzej Wajda ze swoją małżonką i że to mniej więcej ta relacja tak wygląda. Cudownie, też twoje poczucie humoru, które tam odnajduję, jest świetne, bardzo mi się to podobało. Muszę powiedzieć, że pani Krystyna Zachwatowicz, miałam taką rundę po Polsce z filmem po różnych, jak była ta przerwa między COVID-ami, przełom lutego i marca, był miesiąc, kina były otwarte i byłem między innymi w Krakowie i przyszła Anna Dymna, przyniosła mi naleweczki jako dobra matka. I była pani Krystyna Zachwatowicz, która po prostu płakała jak bóbr. I zaprosiła mnie na drugi dzień na śniadanie do mieszkania, w którym mieszkali z panem Andrzejem w Krakowie. To było niesamowite, bo to śniadanie się przeciągnęło po prostu właściwie do popołudnia. Ja się śpieszyłem, bo jechałem po prostu z Krakowa do Rzeszowa, gdzie był też ważny dzień, bo miasto na lepiej, brat na lepiej i tak dalej miał być. Ale to się potem okazało, jak wychodziłem od pani Krystyny Zachwatowicz, że ona mi powiedziała, że to był też szczególny dzień, bo to były 95. urodziny Andrzeja Wajdy. I to była taka bardzo magiczna dla mnie sytuacja i myślę, że pani Krystyny Zachwatowicz też. No i byliśmy wzruszeni. Że prawda jest też taka, że ja do tego pociągu, mogę to powiedzieć, bo do tej sceny pierwszą postacią była Irena Kwiatkowska, którą wymyśliłem. Z racji tego właśnie, co mówiłem, że to była taka postać bliska, to była taka moja babcia. No mi się wydawało, że to jest moja babcia, bo skoro ja cały czas w dzieciństwie słuchałem i... Więc też wzruszające było, jak pojechałem do Skolimowa ją odwiedzić i nagrać. I to jest niebywałe miejsce Skolimów, gdzie w ogóle widzimy rodziców i dziadków naszych idoli, a potem się okazuje, że to są oni. To jest niebywałe. To chyba Jacek Błabud w ogóle pokazał gdzieś u siebie w filmie. No, krótko mówiąc, jak miałem Irenę Kwiatkowską nagrałem, to szukałem partnera dla niej i wiedziałem już, że postać ma być za gazetą. To muszę powiedzieć, to jest śmieszna anegdota, bo jechałem, pracowałem już w Łódzkiej Szkole Filmowej, mieszkałem pod Warszawą i czasami jeżdżę pociągiem, czasami samochodem. Jechałem pociągiem i zawsze szukam pustego wagonu, przedziału, żeby wtedy były przedziały, bo to było 10 lat temu, żeby komfortowo sobie jechać, a nie z jakimś tam... I tak szedłem, tu pełno, tu jakieś dzieci, tu coś, tu piją wódkę, coś, buch, jest przedział, siedzi facet z gazetą. Naprawdę, to jest prawda. No to sobie pomyślałem, że jak usiadłem i ten facet od Łodzi do Warszawy Zachodniej, czyli dla tych, którzy nie znają Warszawy, to jest przystanek Warszawa Zachodnia, zaraz potem jest Centralna, czyli pierwszy... Do Warszawy Zachodniej czytał gazety i w momencie, kiedy jechaliśmy do Warszawy Zachodniej, naprawdę, zadzwoniła mu telefon, komórka, melodyjka z wabanku. Wtedy pomyślałem, matko, na pewno jakiś kolega ze szkoły filmowej. I ten facet opuścił gazetę i to był Jan Machulski. I on coś tam powiedział, tak, kochanie, będę za pół godziny, możesz stawiać ziemniaczki, no taką głupotę, nie? No ja mu się przedstawiłem, on co... mnie w ogóle nie znał, nie? I wtedy sobie pomyślałem, to jest niesamowite, spędziłem 2 godziny z człowiekiem, ikoną, który nie wiedziałem. I pomyślałem, to jest super pomysł, jak wprowadzić, ukryć tego
tego bohatera, bo pani Kwiatkowska i pan Wajda to są ci bohaterowie, których mama mi puszcza na ścianie, te kreskówki, a potem ja ich spotykam, no to jest wiele jakichś takich rzeczy, to, że jednak dla nich też płynie czas, że nagle spotykam mądrych ludzi, nie wiem czy mądrych, ale takich pełnokrwistych, gdzie widać taką, starają się pokazać na miarę moich możliwości taką pełny obraz miłości, nie? Bo miłość to nie jest tylko wtedy, jak masz 18 lat i biegasz po łące, ale w ogóle te wszystkie stadia i tak dalej. No więc to mi się wydawało, że to jest super, ale nie wiedziałem kto, jak miałem Irenę Kwiatkowską i to jest dla mnie dosyć ważne, bo dlatego wspieram tutaj apele do Orłów, żeby nagradzać tych, co dobierają casting. No w Zabito ja dobrałem, więc szkoda, że... Ale, bo miałem Irenę Kwiatkowską, nie? I teraz to jakby widziałem, że dobierając do Polski, że tutaj zwłaszcza w Polsce te wszystkie aspekty kulturowe będą czytane. I pierwsza postać, którą wymyśliłem do Ireny Kwiatkowskiej, to był pan Zapasiewicz, którego uwielbiałem jako aktora, ale pomyślałem, że to nie będzie żarło. Drugą postacią, jaką wymyśliłem, to był pan Pieczko, ale pomyślałem, że za bardzo dla starszych się kojarzy z pancernym i psem, z guslikiem, a powiedzmy dla młodszych, czy nie wiem, no to z Janem Jakubem Kolskim, prawda? Następną postacią był przez chwilę Jan Kobuszewski. Pomyślałem, że to jest super pomysł, tylko wiedziałem, że ten duet wtedy zejdzie w stronę kabaretu, w stronę Barei. Tak. I zaraz potem wymyśliłem, byłem z czegoś bardzo dumny, wymyśliłem Bartoszewski. Pomyślałem, wow, no bo przecież wiadomo, każdy wie, jak Bartoszewski był ekspresyjny, jak zaczynam mówić, no tylko od razu sobie zdałem sprawę, że nie jest aktorem, więc nic z tego nie wyjdzie. I pamiętam, że w pewnym momencie pomyślałem, Wajda i wiedziałem, że to jest bingo. Po prostu od razu wiedziałem, że te klocki nie tylko od strony, że pasują do siebie no wszystkim charakterologicznie, no też jakby równoważą. To jest Irena Kwiatkowska, która nam się wszystkim kojarzy. No z, a tu Andrzej Wajda, ikona. Pop też można powiedzieć jednak poprzez swoją wielkość. I, no więc tak to było i też uwielbiam chyba tę scenę w pociągu. Powiedziałeś, że casting robiłeś ty, czyli ty wybierałeś. To na przykładzie tego dojścia do pana Andrzeja Wajdy pokazałeś, że ty wymyślałeś właśnie te postaci, tych artystów, których chcesz zaprosić do współpracy. Ja pamiętam, jak na przestrzeni lat Mariusz mówił o tym projekcie i jak mówił o tym, że będzie chciał właśnie zapraszać takie osoby. I jak tam się gdzieś spotykaliśmy w przelocie, to mówił, słuchaj, ty wiesz, że mam Irenę Kwiatkowską, będzie... To było wszystko niesamowite, nie chciało mi się w to wszystko wierzyć, bo to też jest takie cudowne z twojej strony oddanie hołdu, mówiąc jakby grubo i mocno, ale hołdu tym osobom, bo to pokazuje jak twoje pokolenie, jakie znaczenie dla twojego pokolenia całego i dla nas w ogóle wszystkich mają te głosy zaklęte w twoich narysowanych postaciach, a z kolei postaciach, które dla ciebie są istotne, ważne, bo związane bezpośrednio z twoim życiem, tak jak matka, ojciec. No to jest kapitalne. To był absolutnie genialny pomysł, ale potem jeszcze od pomysłu do realizacji jest zawsze daleka droga i ty to zrealizowałeś w każdym calu. Bo to niesamowite. Nawet pan Andrzej Wajda, który w trakcie pracy nad tym filmem niestety odszedł, ale wiemy wszyscy, że Marek Kondrat potrafi tak mówić głosem Andrzeja Wajdy, że nikt nie jest w stanie tego odróżnić. Oni nie byli w stanie odróżnić. Andrzej Wajda to w ogóle była osobna. Zresztą ja tak się kierowałem też, na przykład chciałem, żeby moją mamą była jakaś bardzo dobra osoba, nie? No wiadomo, że aktor i po prostu Ania Dymna, no nie ma lepszej osoby. Tak. No po prostu to jest kobieta anioł. Ja jej zresztą tam skromnie na miarę swoich możliwości pomagałem, jeśli tam rysowałem klipy czy coś tam do tych... Do jej fundacji. Do jej fundacji. No to ja byłem też, jak ona z tymi dziećmi pracuje, no ona naprawdę by mogła już odcinać kupony, będąc królową, tak? A ona po prostu... nawet nie wiem, czy haruje, bo to u niej tak przychodzi, że ona to robi w sposób naturalny. Jest niesamowita, no po prostu imponuje mi i chciałem, żeby mieć taką mamę. Jeszcze Marek Kondrat tak tylko taką dygresyjkę zrobię, jak już skończył nagrywać Wajdę, bo to jest mieszanka, to im powiedział, ty, no ale ja też chcę być w twoim filmie, nie tylko jako Wajda. Naprawdę to był szok. Ja mówię, no Marek, no ale przecież ty wszystkim odmawiasz, czy ja nawet nie pomyślałem, że mogę cię poprosić, no nie wygłupiaj się, no jak już chcę zagrać. A Marek Kondrat z kolei mi imponuje tym, no oczywiście dla wszystkich pewnie fanów kina to jest jednak duża strata, ale tym, że jak on sobie postanowił, że odchodzi, to dlatego, że z własnych pobudek, a nie na przykład jak
są artyści, którzy mówią, że odchodzą i potem przez dwa lata grają na przykład koncerty na, jako ostatni koncert, tak? I wiadomo, że to jest marketingowa zagrywka. On po prostu powiedział, odchodzę i odszedł. I chyba tylko pana Majewskiego zagrał, prawda? I, no więc ja się tak kierowałem, a Wajda, no to po prostu jak wymyśliłem, no to łatwo wymyślić, ale gorzej. Andrzej Wajda. Zrealizować to, tak. No właśnie. Ale tu skorzystałem z raz, że bardzo lobbowała pani Krystyna Janda, a dwa, że chyba głównie dotarłem przez Marka, przez Pawła Edelmana i dostałem taki list od Wajdy. To nie był koniec, bo list dostałem taki od Wajdy, mam go do dzisiaj w pracowni. Muszę ci powiedzieć, szanowny panie, po 53 latach pracy w zawodzie reżysera filmowego myślałem, że już mnie nic nie zaskoczy. A pan mnie zaskoczył. Fajne. To było piękne. No tak, no i ostatecznie mistrz się zgodził. A reżyserowałeś Wajdę? Tak, no wszystkich reżyserowałem. Właśnie. No nie, no wiesz, ja myślę, że to w filmie to jest w ogóle to niesamowite. Najtrudniej mi się, a zresztą wyleciał z filmu, to nie, najtrudniej mi się Bońka reżyserował, który był. O. Tak, no ale on wyleciał. No, ale, natomiast, nie no, ale to wiesz, w filmie to akurat jest tak, że w filmie, to było dla mnie doświadczenie, bo jestem po Akademii Sztuk Pięknych, że w filmie jednak, przynajmniej tam, gdzie ja się spotykałem, ludzie, którzy tworzą film, nie mają problemu takiego ambicjonalnego z funkcją, że wiadomo, kto komu podlega. Ja miałem na przykład taki przykład, moje początki były zupełnie takie z animacją, to ja rysowałem księgoklipy do programu Goniec Tygodni Kulturalny i mój operator filmowy, albo operatorem, więc ja rządziłem, mówiłem, masz zrobić to, 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 mimo że on teraz lepiej wiedział, jak to się robi. Ale potem, jak robiliśmy na przykład film Janusza Kondratiuka, ja robiłem scenografię, on był operatorem, no to wiadomo, że on z kolei mną właśnie rządził, bo operator jest wyżej jakby. No, to jest takie oczywiste, więc nie było problemu, ale to oczywiście, no, to byłbym bezczelny, gdybym powiedział, no tak, ja ich wyreżyserowałem, ta Janda to naprawdę nic nie potrafi. No ale to musiało być dla ciebie bardzo ciekawe doświadczenie. To było dla mnie niesamowite, ponieważ byłem przerażony, ale ja miałem takie bardzo skromne uwagi, jak na przykład była pani Irena Kwiatkowska, to ja tylko bardzo prosiłem pani Irenę, gdyby pani mogła mówić nie jak w audycjach do dzieci, tylko jak do męża. Proszę mówić prywatnie, bo mi zależało na tym, żeby ona czasami nie była taka, to jak znam Irenę Kwiatkowską z tą manierą, tylko że ma jej normalnie i to się udawało. Tak samo jak pan Krzysztof Kawalewski nagrywał, ja mówiłem, panie Krzysztofie, gdy mógł pan powiedzieć, no to nie, proszę powiedzieć panem Sułkiem i wtedy wiadomo, i to on mówi to Sułkiem ewidentnie, ale na przykład kiedy on mówi o swojej babci i o dziadku i nawet o tym, że ona tam babcia sprawdza jedną nogę, to go mówiłem, niech pan to mówi normalnie. Proszę mówić bez tej maniery. I on to powiedział. Zresztą nawet potem Kowalewskim powiedział, pan, co bardzo rzadko ktoś chce, że nie mówił Sułkiem. No, pani Janda, no to było tak, że pani, z panią Jandą, no to jest jakaś mistrzyni świata przecież tak naprawdę, więc z panią Jandą tylko było tak, ona powiedziała, no to jak pan chce. Ja mówię, pani Krystyno, to gdy pani to nagrała po prostu bardzo spokojnie, tak? A to na przykład nerwowo, a to ta, no na tej zasadzie. Ja jeszcze robiąc film animowany miałem tę możliwość potem, że z dźwiękowcem Frankiem Kozłowskim mogliśmy operować samym dźwiękiem. Bo to jest jednak film animowany, więc mogliśmy sami ciąć w ogóle sekwencje, ponieważ mieliśmy ileś dubli, to sobie jeszcze zmienialiśmy linię melodyczną. Tak. Ale czy aktorzy widzieli jakieś fragmenty filmu, czy grali na biało? Nie. I że tak powiem. Nie. I z panią Jandą wszyscy mi zaufali. Znaczy tak jak Andrzej Wajda chyba, nie Andrzej Wajda, tylko Andrzej Hyra, który powiedział przed festiwalem w Gdyni, była konferencja na godzinę przed wręczeniem nagród i myśmy naprawdę nie wiedzieli, że wygraliśmy. To jest w ogóle tak jest zresztą jak na Orłach, gdzie ty mnie wywołałeś na scenę i ja nic nie pamiętam z tego, jak ja tam w ogóle doszedłem, że ja przyszedłem przodem, a nie tyłem. Odcięło mi prąd. Chyba nigdy w życiu nie byłem tak stremowany. Nigdy. Ale chcę powiedzieć, czy Andrzej Hyra powiedział, że to jest w ogóle jego najlepsza komediowa rola. Tak mi powiedział i on to potwierdza potem. Nie, oni nie widzieli. Albo mi zaufali, albo tak jak szczerze, właśnie, ja mówię o Hyrze, nie Wajdzie, o Hyrze, że Hyra tak, powiedział, tak, że to jest najlepsza komedia rola. I Hyra powiedział, tak przyznał się, że oni trochę to zlekceważyli, ponieważ mnie nie znali, jakiś facet, no wiedzieli, że robi animację, no to przyszli i nagrali, powiedział, że być może tutaj tkwił sukces, że oni wszyscy zagrali na wielkim luzie, bo ja im dawałem taką, bo mówiłem tylko, na jakim klimacie mi zależy. To trochę tak jak Tomasz Stańko mi robił muzykę do krótkich filmów i Tomek pytał, to jak mam ci nagrać? Ja mówię, Tomek, no przecież jesteś mistrzem. No jak ja ci mam powiedzieć, jesteś Stańko, zagraj. No po prostu tutaj jest smutno, tu wesoło, to jest punkt kulminacyjny, a resztę ci nic nie powiem. I tak było, tak samo było z aktorami, że po prostu i Hyra się przyzna, że oni właściwie to trochę zlekceważyli, bo tak mówią, tak to są próby w teatrze tego, miendolimy tu, a tu jakiś misiu zaprasza, daje kartkę, mówi, jakbyś to mi zagrał, to mi zagrał. No tak smutno, wesoło.
No to tak graliśmy tak bardzo po kozacku. Wiesz, że to chyba jest, w tym jest tajemnica też tych głosów, które z jednej strony oczywiście my je rozpoznajemy, ale z drugiej strony one mają coś innego w sobie, więc być może rzeczywiście podeszli do tego w taki sposób. Różnie. Chcę powiedzieć, że każdy pracował inaczej. To było dla mnie też niesamowita lekcja. Na przykład Małgorzata Korzuchowska na jakimś festiwalu, na moich oczach krytyk Łukasz Maciejski powiedział: Małgosiu, to jest twoja najlepsza rola. Korzuchowska zbladła, powiedziała: dziękuję, Łukasz. Natomiast naprawdę to się zdarzyło. Natomiast Małgorzata Korzuchowska, to było niesamowite obserwować, bo ona grała tę sklepową. Ona, no, piękna kobieta, atrakcyjna, super ubrana i tak dalej. Ona przyszła i tak zdjęła buty, zdjęła tam jakiś kapelusik, coś i mówi: dobra, tu ustawiamy sobie ten sklep. I musiała ustawić. Tak mówi: dobra, tu jest zlew, poczekaj, to tu będę miała wagę, to to. I ona grała, to tego nie było. No niestety ja nie myślałam o tym, żeby robić jakiś... Making of. No tak. I no, bardzo dobrze, że nie robiłeś. No więc właśnie, też mi się wydaje, no, ważny jest film, a nie te wszystkie ciekawostki i tak dalej. Ja nie mam zdjęcia z Ireną Kwiatkowską, nie? W ogóle nie myślał o tym. No, no, tak. Po prostu, no, a, no i było coś takiego, że po prostu i Korzuchowska grała to po prostu 3/4 dnia. I tak była perfekcyjna w tym, i tak, ale chyba najbardziej to mi się wydaje był Marek Kondrat, który jak już nagrał swoje kwestie, to mimo że nie mieszka w Polsce, mieszka za granicą, to 2 razy przeleciał stamtąd, bo mówi: wiesz co, nie, tutaj tu jest jeszcze źle. Ja mówię: Marek, to jest dla mnie mistrzostwo świata. Nie, 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 nie. I naprawdę przyjeżdżał i zmieniał po prostu jedno zdanie czy dwa. No i zawsze miał rację oczywiście. Zmieniał tak, że to było w ogóle absolutne mistrzostwo świata dla mnie. No i wydaje mi się, że ci wszyscy... Było też coś takiego, myślę, że się wytworzyła taka energia od pewnego momentu w tym filmie, być może ja zaraziłem ludzi, że wszyscy pracowali na 150%. Przecież myśmy nie mieli budżetu. Naprawdę ci aktorzy, właściwie większość z nich albo nie wzięła pieniędzy, albo naprawdę obiad. No. I oni po prostu przychodzili. Janda przychodziła 3 razy, tak? No, Marek Kondrat przylatywał ktoś, bo wierzyli w ten projekt i po prostu chcieli, żeby to było jak najlepiej. Montażysta Jarek Barzan montował genialnie. Dźwiękowiec Franek Kozłowski nagrywał pociągi w Wietnamie przy okazji udźwiękawiania jakichś filmów dokumentalnych, bo myśmy nie mieli takiego budżetu, żeby dźwiękowca do Wietnamu nagrać pociąg. No. Ale on tam był, nagrywał jakiś dokument i mówi, słyszał te pociągi, tylko że dużo ludzi, więc wstał o 2 w nocy czy o 3 nagrywał te pociągi, jeździł, żeby nagrać. Wszyscy wkładali serce, zawodostwo i jakby, przepraszam, no Janek Holubek, który ja miałem nagrać pana Gustawa Holubka. Był umówiony z panem Gustawem Holubkiem, miałem rozpisany monolog, bardzo podobny do tego, który wszedł, ale nie zdążyłem, mistrz odszedł. I 2 lata później, jak po śmierci pana Gustawa, spotkałem Janka Holubka, który tak właśnie prawie nie znałem. No tak, chyba tylko raz go poznałem, jak byłem w jury Festiwalu Młodzi i Film. Jego film właśnie Słońce i Cień wygrał. Ja wtedy byłem w komisji z wielkim Januszem Barańskim. I tam głosowaliśmy. Znaczy pan Janusz był przewodniczącym, ja byłem jednym z członków. I to wtedy Janka poznałem. I tak go, ja jestem charakterystyczny, mówię: no i co? Brakuje ci tego, że taty nie ma. No ja mówię sobie: no bardzo, wiesz, no bo, a mogę zobaczyć ten twój film? I Janek przyjechał do mnie taką starą, wielką BM-ką, więc wszyscy na wsi po prostu ho, 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 patrzyli. Pokazałem Jankowi ten film i ja powiedział: to ja mam dla ciebie prezent. I on mi dał coś, co moim zdaniem, no widzisz, ten film jest takim właśnie skarbnicą takich nadnormatywnych prezentów. On mi dał wypowiedź pana Gustawa Holubka do Tadeusza Konwickiego, prywatną z tamtego planu. Kiedy wszyscy powiedzieli: dziękujemy, kupione, wszystko buch. Holubek też myślał, że kupione, wszyscy myśleli. Holubek podszedł do Konwickiego i mu powiedział dokładnie to, co jest w moim filmie. Czy wyznał mu miłość, przyjaźń. Janek powiedział, że jak on to miał, bardzo długo się wahał sam ze sobą, czy ma to użyć, czy nie, ale powiedział: nie. Nie, bo ojciec z tego nie powiedział. Wiedział, że nie jest włączona kamera. Nie? Moralnie nie pozwoliło mu tu. Więc co się takiego stało, że Janek Holubek przyjechał do mnie, zobaczył ten film i to podarował? Nie, no cud. No, nie wiem, jak to nazwać, tak? Nawet jeszcze było jeszcze była taka rzecz, która była pokusą dla mnie, ponieważ Holubek co 3 słowo mówi: Tadziu, Tadzieńku. No bo mówił do Konwickiego. Tak.
a tutaj jest niby to nalepę, no ale wiedziałem, że to będzie przekroczenie, nie? I poprzez to wycięcie tych Tadziu, Tadzieńku zostawiliśmy to gołe, no i to pasowało po prostu genialnie, więc dostałem od Janka największy skarb, od Janka i od Magdy, od pani Magdy Zawadzkiej, nie? I ten film ma mnóstwo takich skarbów, właśnie takich ludzi dobrej woli, którzy po prostu wierzyli w ten film. Więc mówię, no to z jednej strony jest mój autorski, no bez wątpienia, tak? Ale z drugiej strony to jest niesamowite. I to chyba to była dla mnie główna nauka, że ja wyszedłem z tej mojej pracowni w lesie, gdzie tylko rysowałem film, Barzan mi montował i Tomasz Stańko miał ten zaszczyt, że mi nagrywał swoją magiczną trąbę. Tylko że po prostu tutaj zacząłem pracować z ludźmi i ten film wytworzył taką atmosferę, że każdy dawał to, co miał najcenniejszego. Zresztą podziękowałem Jankowi, prawda? Tak, tak. No bo kto wie, bo no nie jest tajemnicą, że Zabij to dostał najlepszy film na Orłach. Kto wie, może właśnie ten monolog zadecydował o tym. Mhm. Diabli wiedzą. I Janek to dał i to był tak piękne i w ogóle jestem mu wdzięczny, więc ale tam było więcej takich rzeczy. Mhm. Proszę bardzo, chcecie zapytać, chcecie coś powiedzieć. Proszę panią, proszę bardzo. Teraz w czasie rozmowy, jak pada, że Zabij to dostał nagrodę, to jak tutaj taka płynie rzeka miłości, czułości, humoru i z ekranu tak samo, to widz na początku, prawda, dostaje te dwa nakazy. Zabij to i wyjedź. Co mamy zabić? Dlaczego mamy zabić? I kiedy pojawił się tytuł? Tytuł się pojawił bardzo wcześnie. Ja się przyjaźniłem z nalepą od mojego 17 roku życia. I pan, który pisał Tadeuszowi teksty, Bogdan Lebl, napisał wtedy książkę Zabij ją i wyjedź z tego miasta. Ona wyszła w 78 lub 79. To jest nagrywane, co mówimy? Tak. Znaczy streamingowane. Aha. Na stronę Dwa Brzegi. Kocham teksty Bogdana Lebla. Książka mi się nie podobała bardzo. Ale tytuł z kolei, ponieważ kochaliśmy nalepę i w ogóle no oczywiście to wszystko i no ta specyfika tekstów Lebla, ta zamieniona składnia i tak dalej, to co nalepa śpiewał. Tak? Więc chodziłem z tym moim przyjacielem Krzysiem Kędziakiem po Łodzi. Mieliśmy po 17 lat, długie włosy, w ogóle życie przed nami. Nie wiem, co byśmy chcieli zabić tak naprawdę, ale chodziliśmy, zabij to i wyjdź z tego miasta. I wie pani, i to była fraza, która mi się bardzo podobała, ale i ona wtedy sobie gdzieś tam została w takich młodzieńczych, tych historiach, na przykład pierwszego papierosa, tak, i czegoś tam. Natomiast jak zacząłem robić ten film, to nagle sobie pomyślałem o tym tytule i pomyślałem, że on jest super. Że on jest super. Natomiast i coraz bardziej do niego byłem przekonany. Mimo, że on ma taki błąd trochę, zabij to, wyjedź z tego, no coś takiego jest, ale podobał mi się i co z tą. Natomiast co zabić? No, ja myślę, że ja wiem, co ja zabiłem, tak? Ja zabiłem jakieś poczucie winy, zabiłem w sobie wobec rodziców moich zaniedbań. Nie mam już tego. Nie wiem, czy to dobrze. Nie myślę o tym. Nie śni mi się, że jednak nie przytuliłem mamy przed śmiercią. Rozliczyłem to ze sobą. I myślę, że po prostu różne są. No teraz nie chcę filozofować, bo to wyjdzie, ale tak naprawdę no, czasami... Nie, no, u mnie była taka faza, że musiałem pozbyć się jakichś starych sentymentów. Nie to, że właśnie zabić, ten tytuł jest trochę podkręcony pewnie, no ale to czasami, wie pani, w sztuce dobrze coś podkręcić, natomiast po prostu pozbyć się, tak? Może inaczej, chciałem zawinąć je w białe prześcieradło, te wszystkie wspomnienia, tych ludzi, których już nie ma, owinąć w taki całun, nie wiem, położyć na rafie koralowej i żeby rybki kolorowe ich zjadły, bo to jest chyba najpiękniejsza forma rozkładu, nie? I chciałem coś takiego, po prostu chciałem to... No a oczywiście, no, gdybym zrobił tytuł, owinij ich w całun, połóż na rafie koralowej. Znaczy wie pani, po prostu tytuł musi być taki. Po drugie, no wiadomo, że w życiu zawsze jest zmienna ekspresja. Czasami mówimy o czymś czule i mówimy do diaska, a czasami się wkurzamy i mówimy ostro. Nie? No więc to tak było. No. Nie wiem, jak miał być tłumaczony film na angielski, Antonia Lloyd-Jones tłumaczyła. No. Wiadomo, Olga Tokarczuk i te rzeczy. I ja mówię, Antonia, to zmień ten tytuł. Ona mówi, co ty, tak jest najlepiej. No. I tak zostało to. Proszę bardzo. Ja bym chciała nawiązać właśnie do tego tłumaczenia, bo interesuje mnie, czy jest jakiś feedback z zagranicy. Czy ten film jest w ogóle przetłumaczalny, bo on jest tak mocno osadzony jakby w kontekście tej naszej rzeczywistości z tamtych czasów, którą jakby znamy, to jesteśmy w stanie gdzieś sobie dopowiedzieć pewne rzeczy.
ale czy to rzeczywiście jest przetłumaczalne, bo ja też tak zerkałam trochę na te napisy, na to tłumaczenie, właśnie z takim zainteresowaniem, czy to... I nie do końca mi się wydawało, że to będzie zrozumiałe za granicą, więc ciekawi mnie też jakby pana zdanie na ten temat. Znaczy, miałem dokładnie tak, jak pani mówi, obawy. Ja myślałem, że on w ogóle nie będzie zrozumiał przez młodych ludzi w Polsce, gdzie no w ogóle... Myślałem, że to będzie w Polsce dla ludzi 40+. Znaczy dla ludzi, którzy wiedzą, co to jest ból po śmierci bliskiej osoby i ta pustka straszna i tak dalej. Natomiast się okazało, na przykład Polski Instytut Sztuki Filmowej zrobił badanie, bo wszystkich zaskoczyło, jak to jest możliwe, że film animowany, artystyczny. W pandemii mamy 50 tysięcy ludzi w kinach. Kupiło bilety w ogóle. Za granicą drugie tyle. W ogóle co? O, to już ma pani trochę odpowiedź. I zrobiono badania. Czy nie ja, tylko Polski Instytut Sztuki Filmowej, na 700 osobach wychodzących z kina. I się okazało, że Zabij to i wyjedź z tego miasta, największa grupa docelowa jest między 20 a 40 lat, co jest w ogóle jakimś, bardzo odbiega od średniej. I tu jest jeszcze więcej, 67% to są kobiety. Między 20 a 40 rokiem życia. Tam było określone, że samodzielne i dobrze sytuowane. No, czyli rozumiem takie dziewczyny, na przykład jak moje absolwentki, które nie czekają, aż ktoś je utrzyma, tylko po prostu są wykształcone, bardziej empatyczne, wrażliwe, pracują, decydują o sobie po prostu. Nie? Więc takie są wyniki, to było zaskoczenie. Teraz jeżeli pani pyta o zagranicę, to ja myślę, że na pewno dużo niuansów odpada, no bo takich kodów nawet, wie pani, ten film jest na wielu poziomach, ma kody. No nawet pani, jeżeli pani jest łodzianką, to nie wie pani, co Janda chce kupić, jak mówi, że poprosi Angielkę, nie? No to wie pani, co ona chce kupić, Angielkę? No to pani prawie łodzianką jest. No tak, ale są takie jakieś kody, nie? A na przykład młodzi ludzie nie znają tego kodu, jak są te papierosy w kiosku ustawione. Na przykład, i tak dalej. Ja się tego domyślam. Natomiast myślałem, że za granicą to on w ogóle utonie. No ale jednak mieliśmy pierwszy sygnał taki, że to nie jest tajemnica, że to Ewa Puszczyńska, nasza producentka, która wyprodukowała film Agnieszka Ściwior, a potem nas wsparła światowa producentka Ewa Puszczyńska. I po prostu nie jest tajemnicą, bo ona już to powiedziała. No było tak, że myśmy mieli pierwszy sygnał, że jest dobrze, jak było pół roku przed premierą i Berlinale nas zaprosiło. Myśmy jeszcze nic nie wysłali. Okazało się, że tam kuratorzy jeżdżą po tych instytutach filmowych różnych krajów. A potem mieliśmy taki problem, że też Cannes zaprosił. Naprawdę. I Puszczyńska się wahała, bo to było tak, że Cannes nam chciała powiedzieć w marcu, w jakiej będziemy sekcji. No to Ewa Puszczyńska, świadoma producentka, powiedziała, Wilku, no to decyduj. Ja jadę z mężem na wakacje, tak? No ja musiałem, nie no, żartuję, że na wakacje musiałem zdecydować. To ja wtedy, nie, to ja zrobiłem tak, że zapytałem Pawła Pawlikowskiego, a Paweł powiedział, wiesz co, ja zawsze idę tam, gdzie mnie biorą. No i pomyślałem, że ponieważ Berlin chce i to była nowa sekcja Encounters i to była sekcja na wymysł nowego dyrektora, w ogóle jego pomysł i bardzo mu zależało. I uważam, że świetnie, mieliśmy w piątek o godzinie chyba 20 premierę, zapowiadał nasz dyrektor Berlinale i w ogóle byliśmy super. I myślę, że Berlin dla tego filmu był super. Bo to jest takie miasto, gdzie właśnie te może rzeczy glamurowe mniej decydują, a najbardziej właśnie to, że ludzie przychodzą, chcą oglądać kino, bo super. I wtedy myślałem, ale jak jechałem do Berlina, też się bałem, że nas nie zrozumieją, ale myśmy od razu po pół godzinie, po premierze okazała się w Guardianie recenzja 4 gwiazdki, dostaliśmy, Peter Bradshaw napisał super recenzję, to już wiedziałem, że gdzieś to jest odbierane. No i potem sygnały mieliśmy takie, no teraz tak trochę ten, wyjdę jak taki bufon i burak, ale wie pani, mamy 13 nagród za granicą. Jako pierwszy polski film w historii, na wszystkich 6 najważniejszych festiwalach animacji na świecie dostaliśmy nagrody. To nigdy nie było najlepsze filmy. Nie będę wymieniał kolegów, po 2 się zdarzało w historii kiedyś. No jest dobre przyjęcie, nie ukrywam, mamy ponad 60 recenzji na świecie. I to w Guardianie, Hollywood Reporter, Variety, w New York Timesie i tak dalej. Nie? I więc myślę, że jak na miarę takiego filmu artystycznego i właśnie bardzo jednak hermetycznego, to zabojowaliśmy świat. No, a że Oscara nie dostaniemy, to wiedziałem, bo zresztą a propos właśnie Zabij to, ze 3 gazety amerykańskie, na pewno Los Angeles Times, Variety i Guardian pisał o tym, że w ogóle to jest, Guardian 2 razy pisał o tym, że to jest skandal, że nie dostaliśmy nominacji. Naprawdę właśnie Bradshaw pisał.
ale pisał też o tym, że o mechanizmie, który funkcjonuje w przypadku długometrażowych filmów animowanych w Akademii Oscarowej, to znaczy, że tam akademicy dają dzieciom do oglądania, nie? Animacje. I właśnie a propos filmu naszego było pisane, nie, że to trzeba zmienić i tak dalej, że nie może być, że normalny film oglądają akademicy, jest super, a potem animacje i w przypadku jakichś ambitnych animacji one po prostu często no, jednak gdzieś tam przypadają. Ja sobie wyobrażam, bo że... animacje dzisiaj w Hollywood to są przede wszystkim ogromne studia, wiesz, no, wiecie nie, państwo, bo wiecie jak wyglądają te animacje. Ale też o to chodzi, więc tutaj... ale też są inne, są liniowe, wiesz, no ja sobie wyobrażam, że jak mała Mary siedziała, ojciec powiedział, no zobacz co tam jest i przez 3 minuty jakaś czerwona kropka się świeci, no, no bez szans, nie? No, ale ja nie miałem żadnych złudzeń, także w ogóle z tymi filmami wszystkimi wygraliśmy teraz na 3 festiwalach zagranicznych. Ale co byś wolał, żebyś dostał Oscara, a w kinach byłoby 5000 widzów, czy wolisz nie mieć Oscara nie. I w kinach 50 tysięcy widzów? Powiem ci coś ryzykownego, ale myślę tak, naprawdę jechałem tutaj do państwa i o tym myślałem, bo wczoraj przyszedł do mnie wreszcie orzeł, tam sobie postawiłem sobie tego orła na szafce obok Złotych Lwów. Kurczę, no nie, i powiem ci tak, że wydaje mi się, mówię to z głębokim przekonaniem, że myślę, że trudniej i większą satysfakcją, ale też trudniej jest zrobić film, który po prostu animowany, który artystyczny, a zaczynają państwo go oglądać po prostu normalnie jak film, niż zrobić film, który ma szansę na Oscara, ponieważ tam są pewne mechanizmy, trzeba wiedzieć jak zadziałać, trzeba wiedzieć co spełnić, a jak zrobić film, który poruszy ludzi, który spowoduje, że państwo przyjdziecie do kina, że państwo się wzruszycie, że państwo poruszy, no ja bym wolał to, co mam. No więc właśnie. Bez dwóch zdań w ogóle. No właśnie. To naprawdę, to mówię i to nie kokietuję, absolutnie, to co się zdarzyło jest cud. Ja w to nadal nie wierzę. Ja nawet teraz, jak Grażyna, rozmawiałem z Grażyną Torbicką 3 dni, to znowu jej gadałem jak idiota, że Grażyna, ja nic nie pamiętam, jak dostawałem tego orła. Nie pamiętam tego. To była taka emocja po prostu. I uważam, to jest w ogóle, ja nie wierzę, że to się dzieje w ogóle. No ale wspaniale, to też jest, to jest film bardzo, tak jak powiedziałam, bardzo szczery, bardzo, bardzo prawdziwy w tym, co w tych emocjach, które niesie i dlatego. A że to jest 14 lat twojej pracy, no to też jest niewiarygodne, no fascynujące, że można tak w jakiś projekt wierzyć, tak go krok po kroku rozwijać i doprowadzić do tego finału. Także nie no, wspaniale, że zrobiłeś ten film, jednocześnie łącząc w nim tę sztukę takiej całkowitej samotności jako twórcy animatora, na jaką on jest zdany, twórca filmu animowanego, takiego autorskiego animowanego, z włączeniem do tego aktorów, tak ogromnej grupy aktorów, przy czym tylko ich głosów, tak, nie silenia się na to, żeby oni gdzieś tam zostali zidentyfikowani, nawet poprzez kreskę w tym. Także no, to kapitalny pomysł, absolutnie. Proszę bardzo, chcecie jeszcze o coś zapytać? Tutaj i tu i tam jest, o i tu, no proszę. Chciałem powiedzieć, że film obejrzałem pierwszy raz i chciałem zadać takie pytanie, ponieważ no, na początku mój odbiór tego filmu był taki, że mówię o dużo symboli. Miałem wrażenie, od początku miałem wrażenie takie, że są to jakby obrazy ze snów. Te pociągi, tramwaje, tak jakby takie retrospektywne wspomnienia. Potem jak skojarzyłem sobie, że to wszystko, te głosy są rzeczywiście nagrywane, takie zrobione z wielką pieczołowitością, z wielkim natchnieniem, ale tak jak w trakcie rozmowy zostało powiedziane, że były na biało nagrywane, to czy było takie myślenie po już, że wiem, że mam tą wypowiedź do tego punktu scenariusza od punktu A do punktu B tej sceny, czy było takie myślenie, czy ja tą kreską, Czy było takie myślenie, jak tą postać przedstawić, żeby na przykład, żeby nie była przerysowana albo żeby ktoś tego źle nie odebrał, bo przecież to jest postać, która jest identyfikowalna, albo bo tak jak niektóre postaci były jednak identyfikowalne. Ja widziałem to, że to jest od razu, że to takie symbolika w tym była. Czy było taka myśl, żeby nie przesadzić albo żeby coś wydobyć? Przede wszystkim przez przypadek trochę. Ja zrobiłem coś, czego
Wydaje mi się, w 18 roku miałem retrospektywę na takim festiwalu Mirwali Film Festival i zaproszono mnie do Pixara i tam rozmawiałem z nimi. I oni robią w ten sposób, wtedy kończono film Coco, więc nie wiem, który to był rok, dosłownie za chwilę ten Coco za pół roku dostał Oscara. Nie? I to było tak, że oni mówili, że generalnie jest tak, że najpierw piszą dialogi, potem animator sam to nagrywa, ewentualnie bierze się lektora, który to czyta na biało, do tego się animuje i pod koniec przychodzi gwiazda, która wygrywa swój głos, więc się jeszcze czasami robi show, że tam ktoś przyszedł i nagrał coś. Natomiast ja, ponieważ zależało mi na tym bardzo, żeby uchwycić tych wielkich aktorów, tych, którzy byli mi tak bliscy, tak ważni dla mnie, żeby zdążyć, mówiąc krótko, zacząłem od tego, że zacząłem ich nagrywać. Nie? I więc to była dla mnie dodatkowy czynnik inspirujący, bo ich gra, pewne rzeczy można sobie wymyśleć i nagle jak kładziesz, wiesz, Wajdę głos, który opowiada, redefiniuje właściwie pojęcie słowa kanał, to nagle widzisz, ile to okien otwiera w ogóle kulturowych, znaczeniowych, symbolicznych i tak dalej. No to w głowie każdego Polaka, jakie to oceany się otwierają i to też bardzo inspiruje w ogóle, sam sposób zagrania. Mnie to przynajmniej bardzo inspirowało. No ja nikomu nie chciałem zrobić krzywdy, ale jedyną osobą była pani Krystyna Janda, która powiedziała, że zanim ten film gdzieś się ukaże, to ona musi zobaczyć, co ja tam zrobiłem. Ale jak zobaczyła, to było tak, że ja siedziałem, to było w Ochtacze, ona mnie zaprosiła tam tego. I ona siedziała przede mną, ja za nią byłem przerażony, bo sobie pomyślałem, wielka Janda, zaraz powie, co to jest, bo tam szurnie mnie. I się skończyła projekcja i taka cisza jest. I ona się odwróciła i tak miała cały makijaż rozmyty, no i to już wiedziałem, że jest dobrze, była wzruszona bardzo. Ale tak inni aktorzy nie chcieli to oglądać, ale przecież oczywiście ja im mówiłem, co oni grają. Tylko po prostu, nie no, wierzyli mi. To ja przede wszystkim chciałem podziękować za ten film, ale w zasadzie chciałem, bo tak jak tutaj już wspomniałeś, że to każdy z nas może ten film odebrać zupełnie inaczej, prawda? I natomiast mnie bardzo się podoba, to znaczy jak zobaczyłem cię tylko na scenie dzisiaj, tam w kinie, to myślę, o kurczę, gość, jakiś gość fajny przyszedł. W ogóle ta energia taka i to coś, nie chciało się w zasadzie zaczynać tego filmu jeszcze oglądać, bo chciało się cię wysłuchać jakby w tym wszystkim. I mało, no tak już ze sceny tak próbowałeś uciekać, ale to się też czuło, że dalej chcemy, my chcemy, prawda? I tak widownia przynajmniej tak patrzyłem. O co mi chodzi? Bo ja tutaj widzę, że to jest zupełnie drugi film, jakaś następna odsłona tego, co mieliśmy na ekranie. I zupełnie poprzez te twoje tutaj jakby no doświadczenia, to ten sposób tego, to jest zupełnie inne światło. Chciałem zapytać, czy nie uważasz, że za tym filmem właśnie powinieneś jak najczęściej podążać i tworzyć właśnie te takie nasze tutaj filmy w zasadzie. To są nowe filmy. No dziękuję bardzo, tylko że chcę zrobić nowy film. Już przebieram nogami, nie mogę go rozpocząć, bo właśnie całą energię, całe serce, całą duszę no wkładam na przykład właśnie no w aktywność związaną z moim filmem, czy właśnie albo to takie spotkanie jak z Państwem dzisiaj, czy jakieś Q&A, czy jakieś przez online i tak dalej, nie? Więc generalnie i to już trwa bardzo długo, bo film miał premierę w lutym 2020, mamy sierpień 2021 i to się nie kończy, tak? A teraz za chwilę będą już u mnie panie w galerii zachęty były, bo będzie pod koniec lutego duża wystawa przyszłego roku, wielka wystawa Zabito u góry, zachęty. Więc znowu myślę o Zabito, a ja bym tak naprawdę chciał zresetować głowę i zacząć nowy film, w którym kawałek, nie ukrywam, będzie też taki, jakby to powiedzieć, nie chcę spoilerować, ale no gdzieś tam będzie się też powiedzmy, no w cudzysłowie jednak jakiś sukces Zabija będzie na początku i też związane z tym rzeczy, jakieś inne konsekwencje. No a potem to już się ten film potoczy i cudownie. Proszę bardzo.
Ja mam pomysł, żebyś zrobił dokument, jak zrobiłem film Zabi i wyjedź z tego miasta. Making of the film. I słuchaj, i te wypowiedzi, które robisz, to akurat to po prostu będzie niesamowite. No to państwo to nagrywają, to możemy to gdzieś potem przejrzeć, zmontować. Ale tu są różne szkoły z tym making ofem. No to są różne podejścia, bo ten czar, który jest zawarty w tej opowieści, jeżeli pokażemy kulisy, to czasami naprawdę nie jest warte to zaspokojenie naszej zwykłej ciekawości, bo to nie jest nic innego jak ciekawość, jak to zostało zrobione, zabija magię, która jest w tym obrazie. Zabija. W tym przypadku. No tak, i więc ja tu jestem blisko bardzo do Grażyny, bo też myślę, że to, co Grażyna powiedziała, i chwała Bogu, że nie robiliśmy, bo gdyby było, wie pan, jednak to by musiało być artystycznie, to może musiałaby zrobić, nie wiem, jakiś super dokumentalista, tak? Ania Zamecka na przykład, bo to by musiało być samo z sobie wartością artystyczną. Nie? A tak zrobić... potem jeszcze by się okazało, że jest lepsze od tego Zabij, no i co? No, a już znamy konflikty między ojcem i synem, obydwoma dokumentalistami, prawda? Także wie pan, to jest taka cienka ścieżka. Jeszcze ja za Zamecką chodził, by powiedział, co tam zrobiłeś, weź no wycofaj. Ona nie, właśnie chce to pokazać. Nie, no więc żartuję, no, ale nie wiem, prawdę powiedziawszy, moje plany artystyczne są takie, że teraz... Od nowego roku chcę zacząć pisać scenariusz, bo mam już tysiące pomysłów. Mam takie spisane to wszystko, mam w kompie, ale nieuporządkowane. Niektóre sceny są tak samo na mnie działają, jak kiedyś scena z mamą, więc myślę, że to jest jakiś wyznacznik, że mam taki też... myślę, że film będzie, no nie wiem, bardzo mocny. Natomiast też w międzyczasie chcę zmontować dokument, bo ja nie jestem filmowcem, no teraz już jestem, ale i miałem profesora, który był dla mnie ważny, profesor Stanisław Fijałkowski, wybitny malarz, i on mnie poprosił, że nakręcić z nim rozmowy. I też nakręciłem, trochę mi Edelman pomógł i też chcę zrobić taki dokument o profesorze, został pamięć po profesorze, to w wolnej chwili, no i chcę robić nowy film. Tak naprawdę, bo stary jestem już, a chciałbym jeszcze ze dwa filmy zrobić. No. Proszę bardzo, jeszcze chyba było jedno pytanie. Dobrze. Chciałam zapytać, potem pan i będziemy powoli kończyć. Chciałam zapytać jeszcze o mamę, bo przed projekcją powiedział pan, trochę pan nawiązał do tego, że mama zdała z pierwszą lokatą do szkoły filmowej. Mhm. Trochę pan opowiadał o tym, jakie miała ciężkie życie, jak pracowała. Czy coś jeszcze chciałby pan nam o mamie powiedzieć, bo wtedy pan nawiązywał do tego, że reszta będzie po filmie. I mam takie drugie pytanie, czy z tych... scen, wspomnień takich być może pana w tym filmie, bo wiemy, że film jest o rozliczeniu się z relacjami z rodzicami, ale czy z tego, co widzieliśmy w filmie, to są też jakieś pana wspomnienia z dzieciństwa? Bo ja na przykład wracałam do moich wspomnień, jak stałam z rodzicami w czasach kryzysu, w tych sklepach mięsnych, rybnych, czy na przykład to, co widzieliśmy, to też są jakieś takie kadry, wspomnienia z pana dzieciństwa? Zaraz pęknie mój fotel. Zmienimy go, wstawaj, dasz radę. Jeszcze? Nie, wstaniemy. Poprosimy tutaj panów. I drugą ręką. Okej. Okay. Dajcie normalne, dajcie. Nie. Dobrze. To damy na aukcję. Tak jest. Nie, nic nie szkodzi. O Jezus, normalnie. Bo cały czas walczyłem o życie, tak nie wiedziałem, co mnie pani pyta. Ale dałeś coś, świetnie grałeś. Grałeś genialnie. Ale Grażyna mnie przeczołgałaś. Gorzej niż moja służba w wojsku. Proszę pani, z moją mamą jest tak, że... Moja mama ze swoimi rodzicami byli repatriantami z Wilna. Przyjechali do Łodzi. Po wojnie było tak, że często nie każdy miał tajne komplety, więc jakoś było tak, że mama chyba zrobiła dwie czy trzy klasy w jeden rok, no nie wiem, tam jakiś w tym całym bałaganie. Jak zdawała, recytowała wiersze, startowała w konkursach. U mojego dziadka na ścianie wisiał dyplom, w którym pamiętam było napisane, że za zajęcie pierwszego miejsca w recytowaniu wierszy Mickiewicza pierwsze miejsce Barbara Rodziewicz, to moja mama, a drugie Jadwiga Barańska. To był czat, nie? Kapitalny. No niestety, jak dziadkowie odeszli, nie wiem,
Nie ma tego. Ja pamiętam ten dyplom, jakieś zdjęcia. Zresztą to nieważne, takie wspomnienie. I potem było tak, że jak mama zdała do szkoły aktorskiej, miała 17,5 roku. Ja jako teraz profesor w szkole filmowej to sprawdziłem faktycznie, jest jej imię, nazwisko, że zdała. Nie? Natomiast nie była pełnoletnia, więc kazano jej przyjść za rok. Powiedzieli, że bez egzaminów, no ale musi być pełnoletnia, żeby studiować. No a dziadek, który był bardzo konserwatywny, jak się dowiedział, że mama zdała do szkoły aktorskiej, a był adwokatem, no to zrobił wszystko, żeby tak zmanipulować młodą dziewczynę, żeby ona nie poszła do tej szkoły, bo wie pani, to też były inne czasy dzisiaj, chyba młodzi ludzie są inni, młode kobiety zwłaszcza, myślę, że są coraz bardziej wyzwolone, świadome swojej pozycji w ogóle i tak dalej, ale to były inne czasy, nie? I inne miejsce było kobiety, a zwłaszcza 17 czy tam 18-letni siksy, nie? Więc na pewno mamie było dużo trudniej. Myślę, że, no krótko mówiąc, summa summarum, mama poszła na jakąś chemię spożywczą. Ja nie mówię nic, że w tym złego jest, nie? Bo jeżeli ktoś na przykład kocha chemię i chce być chemikiem spożywczym, to jest kurczę, super, nie? Ale jeżeli chciałeś być aktorem, a potem robisz coś innego, no to jesteś niespełniony. I myślę, że moja mama miała duże niespełnienie. No, wiem to z takich obserwacji, bo ona mnie wychowywała i widziałam, że czasami na przykład śpiewała do słuchawki prysznicowej sobie, tak? I zresztą to ukradłem trochę i narysowałem Kożuchowska na początku, jak zanim zabija tę rybę, też śpiewa do tłuczka, nie? To było coś takiego, bo też chciałem poszerzyć tę postać, że nie ona jest tylko zła czy jakaś, ona po prostu... Zresztą chciałem zrobić tak, że w moim filmie nikt nie jest zły z natury, że jest zły, bo chyba w życiu też nikt nie jest zły z natury, że jest zły, no tylko... Jak Cielecka wrzeszczy na dzieciaka, to też nie jest, ona potem sama płacze, nie? To po prostu ktoś ją skrzywdził i ona to przenosi. No więc to tak to... No i moja mama nie poszła tam i cały paradoks jeszcze polegał na tym, że później pracowała pół życia za jakieś psie pieniądze jako laborantka w sanepidzie łódzkim, który był dosłownie 300 metrów od szkoły filmowej w Łodzi. No, to jest tam Plac Zwycięstwa w Łodzi, Buchmasz, teraz się ta ulica nazywa chyba Piłsudskiego czy jakoś, kawałeczek Muzeum Kinematografii, od razu szkoła filmowa, więc to było 300, no góra 500 metrów. I myślę, że dlatego też moja mama tak bardzo mnie walczyła, nie? Bo jak mój ojciec odszedł, jak miałem 3 lata i nie płacił alimentów, bo wtedy mężczyźni byli męscy i nie płacili alimentów, bo nie będą dawali pieniędzy swoim byłym żonom na szminki. No więc po prostu mama miała bardzo słabo i no i co? No i wtedy dziadek jej pomagał, tak? Ale jednocześnie jak dziadek pomagał, jak ktoś ci pomaga, daje kasę, to coś za to chce. No więc oczywiście cała, przepraszam, nie, taka psychoterapia, ale pani mnie zapytała, więc cała rodzina chciała, żebym po prostu jakiś miał poważny zawód, a nie rysowanie, no łącznie z ojcem, tak, który był wojskowym, mieszkał w Żarach, jak się dowiadywał, że ja rysuję, no to właśnie teksty były. No i tyle, mama była dzielna bardzo w tym wszystkim i jakoś bardzo mnie wspierała. Jak poznałam Nalepę, to była jedyna osoba szczęśliwa, bo wszyscy po prostu byli przerażeni, bo ja poznałam Nalepę 77 rok. No to nie, czy dzisiaj państwo wiecie, no dzisiaj to można powiedzieć, to jest piękna muzyka, ale Nalepa uchodził za synonim muzyki zbuntowanej, zachodniej, miał długie włosy, nigdy się nie uśmiechał, to było no jeszcze te... I się mówiło, że to jest narkomani, no bo wiadomo, no bo... No więc... Po drugiej stronie tęczy. I po drugiej stronie tęczy, tak. No więc to... No więc krótko mówiąc, mama mnie wspierała i myślę, że tak naprawdę była bardzo, bardzo, bardzo szczęśliwa, że mi się udało dostać się na Akademię Sztuk Pięknych. I no oczywiście żałuję tego, że mama odeszła w 2000 roku, że nie doczekała właściwie no żadnych moich sukcesów tak naprawdę, nie? Że no na pewno by się bardzo cieszyła. Ale na pewno się cieszy. Mam nadzieję. Na pewno się cieszy. Mam nadzieję. No. Proszę bardzo, pan chciał zadać pytanie? Ja teraz siedząc na tym krześle, Toś, szanowni spokojnie. Państwo... Luz. Dzień dobry. Pana film jest osobliwie piękny, poruszający, bardzo intymny, za co dziękuję. Z drugiej strony natomiast wywołuje pewnego rodzaju niepokój i obawę przed stratą bliskich i brak czasu w niektórych momentach. Na co dzień mieszkam we Wrocławiu, moi rodzice pod Warszawą i czasem mija kilka miesięcy, kiedy nie mamy kontaktu i wracam wtedy do domu i zauważam zmiany, które na twarzy, jedna zmarszczka się pojawi więcej, coś w głosie, których jak mieszkam na co dzień, to bym nie, po prostu nie zauważył. Pamiętam moja babcia, bardzo żywa kobieta, wydawało mi się, że będzie żyła 100 lat, że mamy jeszcze dużo czasu. Poprosiła mnie, żebym pojechał z nią do Biedronki i że znalazła taki telefon i czy przyjdę do niej i wgram jej kartę na ten telefon. Ja powiedziałem, że nie mam wtedy czasu, że zrobię to jutro. Na drugi dzień
robiąc herbatę, upadła, dostała wylewu i już nigdy tej, do tej Biedronki jej nie zawiozłem. I pana film też jest ważny i potrzebny. Potrzebny dlatego, że nawet to są takie drobne rzeczy, że do dzisiaj się zastanawiam, co było tak ważnego, że ja nie miałem tego czasu. Co mi się wydaje, że mam nie wiadomo jak go dużo, ale moi bliscy mogą nie mieć. I to jakby przeniesienie ciężaru na to, że okej, okay, ja może mam, ale pomyślę o tych, dla których jestem najważniejszy. I nawet w tę niedzielę mama zapraszała mnie na obiad, to co będzie. I pomyślałem, że najpierw muszę wrócić do Wrocławia i pozałatwiać swoje sprawy, ale po obejrzeniu tego filmu myślę, że pojadę do domu i zjem obiad z ojcem i z mamą. Dlatego dziękuję jeszcze raz, bo myślę, że powinniśmy się dzielić naszymi osobistymi przeżyciami i w ten sposób zmagać się z przeszłością albo z nierozwiązaną sprawą. A drugie pytanie, znaczy pierwsze pytanie mam takie, że kolor czerwony pojawia się w pana filmie we krwi, na ustach kobiety, która maluje i także kokardka pana mamy. I czym była ta kokardka? Bo w tym całym szarym obrazie właśnie ona jakby pojawiała się w kolorach. No dziękuję panu za tę wypowiedź. Chcę panu powiedzieć, że właśnie dlatego warto było robić ten film, bo ja mam nadzieję oczywiście, że tak jak Grażyna przed chwilą powiedziała, moja mama zobaczyła ten film, że Tadek zobaczył ten film, ojciec, ale jeżeli nawet nie, to właśnie zdarzają się takie rzeczy, takie sytuacje jak w tej chwili z panem. Na przykład dostałem list od pani z Berlina, która widziała ten film i napisała mi, że z ojcem nie rozmawiała 10 lat. Po obejrzeniu Zabij to pojechała, ona była Niemką, pojechała, wzięła ojca z hospicjum i ostatnie 3 miesiące życia ojciec spędził z córką. Nie? Ojciec odszedł, ale była przy nim córka. Nie? I mam bardzo dużo takich, no nie chcę tym epatować, bo to są takie rzeczy, że ja teraz mówiąc mam łzy w oczach, ale mam bardzo dużo takich sygnałów, że właśnie i to, co pan powiedział teraz, że nagle coś zmieniają, nie? No bo niedopatrzenia były takie jak dokładnie jak pana, bo to nie było tak, ja powiedziałem, nie byłem złym synem, że powiedziałem, mama, nie, chrzań się, jestem zbuntowany, nie. Tylko właśnie mama mówiła, zadzwoń, synku, ja mówiłem, dobrze, zadzwonię, ale potem nie dzwoniłem, bo na przykład pamiętam, albo bo sadziłem sobie choinkę w ogródku, tak, albo bo, no bo coś. Bo zapomniałem po prostu zadzwonić. Zapomniałem zadzwonić. I zawsze poszło. Mówiłem, pamiętam, to było najbardziej bolesne, chyba mówiłem, mama, przepraszam, ci nie mam czasu, nie? A mama mówiła, pamiętam, Mariuszku, nie mów, że nie masz czasu, powiedz, że dla mnie nie masz czasu. No i właśnie to są takie drobne, wie pan, że nagle ja po prostu nie pojechałem, nie przytuliłem i nie powiedziałem, że ją kocham przed śmiercią. Po prostu, no bo mi się wydawało, no dobra, w szpitalu byłem, jeszcze była taka rozmowa, ja też byłem gdzieś taki trochę poirytowany, trochę... Dobra, pomyślałem sobie, przyjadę w przyszłym tygodniu. Pomyślałem, że przyjadę w środę, nie przyjechałem w środę, bo nie miałem czasu, no, a potem mama odeszła i już nie było następnego. Więc wie pan, no myślę, że mam takie sygnały, że ten film działa na tej płaszczyźnie, że, ale z kolei też miałem taki przykład niesamowity. To pamiętam, w Białymstoku wstała taka młoda kobieta, miała maseczkę wysoka i powiedziała, że ona dzięki temu filmowi przestała się bać śmierci. Ja potem się zapytałem, a nie chodziło o jakieś głupie pytanie, tylko mówię, ile pani ma lat? Ona powiedziała, mam 15 lat. Ja myślę, że to jest taki wiek, kiedy się boimy śmierci, nie? Z kolei jakaś stała też taka młoda dziewczyna, zaczęła opowiadać z kolei właśnie o śmierci kogoś tam właśnie w rodzinie, nie? I no nie wiem, że ten film komuś pomaga, myślę, że pomaga. No to jest chyba nawet coś dużo cenniejszego niż te właśnie te lwy, te orły i tak dalej. Chociaż też nie można tak mówić, bo są różne fazy w życiu i czasami jest potrzebne to, a czasami człowiek się po prostu... Ja myślę, że za chwilę będę miał doły, bo jak zacznę rysować następny film, na pewno szybciej zrobię, bo no tak jak mówiłem, nie, chyba Grażynie, że Zabij to robiłem od 20 do 30, do 40, więc jest tak jakby szyć garnitur z chusteczek tak do nosa, nie? Bo coraz bardziej doszywasz. A jak od razu kupujesz kupon materiału, bo wiesz, co masz uszyć, no to będzie szybciej, myślę, że zrobię w 7 lat, 6. No co, to jest mega szybko, kobito, no. Pani śmiech boli bardziej niż zwykle, ale generalnie, no ta też nie pani wybija z pantałyku, no.
Ale generalnie no to na pewno będą zwątpienia, nie? Bo to wtedy zostaje człowiek sam w pracowni. Ja pracuję w samotności, ja mam szajby, muszę być z tego i po prostu są zwątpienia no wtedy. To mnie spojrzy na teorię Ilwety Sutry. A czym była ta czerwona kokardka? O matka, ale mnie pan dociska, wie pan, ona jest różowa. To jest trochę tak, nie, bo mogę nadbudować szybko filozofię. To jest tak, że w moich wcześniejszych filmikach, moja mama nosiła jakieś różowe kokardki, nie? I po prostu to nic nie znaczyło, po prostu narysowałem. Z drugiej strony w animacji jest coś takiego, że wie pan, bardzo łatwo, no, w filmie aktorskim mamy twarze, mamy wspaniałe kreacje aktorów i od razu ich rozróżniamy, tak? No bo jesteśmy człowiek, najlepiej czyta twarz ludzką, więc po prostu najmniejsze gesty. W ogóle budowanie filmu aktorskiego, no nie będę się wymądrzał, ale jest zupełnie inne, bo to można rozegrać twarzą samą, nie? W ogóle czy minimalną mimiką, ja nie mam takiej możliwości w animacji, nie? Natomiast więc też trochę jest coś takiego, że no kogoś zaznaczasz, nie? Żeby był czytelny, ale w moich wcześniejszych filmikach, nie pamiętam czy Śmierci na pięć był, ale na pewno w filmie Niestety, który ja akurat bardzo lubię, z tych krótkich moich chyba najbardziej, i wśród Nocnej Ciszy już pojawiały się postaci mamy jakieś takie i to nie było takiego, wie pan, jakiejś triady znaczeniowej między krwią, czerwienią kokardek i tam na przykład czymś jeszcze, chociaż oczywiście grałem kolorami bardzo mocno, chciałem grać. I kilka jest punktów świetlnych w tym filmie, prawda? Dancing, szpital, samo morze i tak dalej. No. Skruchu i papierosy. No tak. Ale nie, tutaj to nie było żadnych jakichś takich, wie pan, znaczeń. Nie nadawałem takiej symboliki tutaj jakoś. Raczej chciałem wyróżnić mamę jakoś tak. Dziękuję. Ale niech pan jedzie tam do domu. No. Teraz jak tak słuchałam naszego spotkania, to też sobie uświadomiłam, że na niewielu spotkaniach tak dużo jest męskich głosów zabierających, znaczy uczestniczących w tej rozmowie, w tych spotkaniach. Choć w tym roku stosunkowo właśnie więcej, ale w tym spotkaniu wyjątkowo. To też jest ciekawe, bo to oznacza, że ty jako mężczyzna też właśnie mówimy tu o tej intymności, o tej szczerości, o tym pewnym pokazaniu swojego wnętrza, nie bałeś się, że jako mężczyzna gdzieś pokażesz swoją słabość, że też przyznasz się do pewnych jakichś błędów, do jakichś niedociągnięć, do jakichś takich życiowych, mówię czysto ludzkich, nie mówię teraz już o artystycznych, czyniąc siebie samego bohaterem tej opowieści. Więc to też jest bardzo cenne, dla mnie też bardzo cenna i bardzo wzruszająca obserwacja, muszę powiedzieć, z tego spotkania. No, dla mnie to oczywiście było jakoś trudno, ale też pamiętam, jak pokolenie starszych ode mnie mężczyzn było zblokowanych w wyrażaniu emocji. Właśnie. Prawda? To mężczyzna musiał być twardy i hardy, nie mógł płakać. No ja nie wiem, pewnie dlatego nie miałem dobrego kontaktu z ojcem, a miałem dobry kontakt z nalepą, no, mogę tak powiedzieć. Zresztą to jest zdefiniowane gdzieś w tej scenie właśnie w Wigilii. Wiesz, no ja nie, może poprzez to, że mam kontakt z młodymi ludźmi, mam studentów i tak dalej, ja po prostu nienawidzę dziadersów. Marzę o tym, żeby, mimo że sam jestem, no, pokoleniowo się zbliżam pewnie, albo jestem, ale po prostu marzę o tym, po prostu obserwuję to, co się dzieje na przykład w młodej sztuce animacji, że na przykład 80% czy 90% to są młode kobiety, nie? Z tą swoją empatią, z tą swoją wrażliwością. To nie jest do końca prawda, że nie są tak ambitne i waleczne jak faceci, one też tam, kurczę, lubią się pazurami nieźle podrapać, ale to, że po prostu idzie nowe i w ogóle nie wiem, po prostu chciałbym, że ten świat się zmienił, a to już polityka jakaś. No. Bardzo dziękujemy. Bardzo ci dziękujemy, Mariusz. Ja mam, proszę państwa, dla państwa prawie się zabiłem na fotelu. Mam jedną prośbę, taki, czy pozwolisz mały test, bo ja cały czas się waham z tytułem mojego nowego filmu. Jasne. Więc teraz chciałbym usłyszeć po głośności akceptacji bądź negacji. Są dwa tytuły. Najpierw powiem, a potem jeden tytuł to jest propozycja nowego filmu, który robię. To jest Starczy, sobie wymyśliłem. Z wszystkimi znaczeniami. Starczy, czyli dość. Starczy, jakoś dam radę
mam tyle, ile trzeba. Trzecie znaczenie jako przynależne wiekowi starczemu. No i jeszcze jedno takie znaczenie, na przykład moim zdaniem fonetyczne. Można wrócić na tarczę, starczą, a starczy to jest taki jakby stan dynamiczny spadania starczy. Jest inteligentne, bo sam to wymyśliłem. Natomiast drugi tytuł jest bardzo emocjonalny. Na mój pogrzeb w czerwonej sukni przyjdź. I teraz, no generalnie film nowy będzie o tym. Artysta niszowy odnosi sukces światowy i nawet jak jest już o krok od tego, żeby wejść na najwyższy szczyt, wycofuje się z tego, krótko mówiąc. Wraca do miejsc bliskich sobie, żeby znaleźć kogoś, żeby podarować mu swój dorobek, żeby tej osobie naprawdę to było potrzebne, a jednocześnie to, żeby dało poczucie sensu spełnionego życia. Tak mówię w skrócie. Nie chcę więcej mówić, bo animatorzy, jak będą słuchali, od razu ukradną. Nie, tyle, nie tylko. Tak, a tyle to tamto, to jest taki. No i krótko mówiąc, o tym będzie film. I teraz tak, który tytuł Państwu bardziej pasuje? Czy starczy, czy na mój pogrzeb w czerwonej sukni przyjdź? Czy możecie Państwo zareagować, żebym ja wiedział? To może... To tak, najpierw powiem jeden, posłucham, a potem drugi, dobrze? Dobra. Nie, brawo. Brawo. Starczy. Na mój pogrzeb w czerwonej sukni przyjdź. Ewentualnie być może powinno być starczy, kropka, na mój pogrzeb w czerwonej sukni przyjdź. Bardzo Państwu dziękuję. Naprawdę takie emocjonalne spotkania są dla mnie bardzo ważne i cieszę się, że jeżeli mój film jakoś dla Państwa był też ważny, to jest największa nagroda. Naprawdę super. Dzięki. Mariuszu, bardzo Ci dziękujemy. Mariusz Wilczyński. Mamy dla Ciebie specjalną puszkę filmową oraz uważaj. Wszystkiego. Dziękujemy Ci bardzo. Bardzo dziękuję.